wszystko robiłyśmy wspólnie. Jak zaczynałam pracę, to było nas, pracowników bibliotek, chyba 26 osób. 26 osób to była jak rodzina. Początki działalności kulturalnej oczywiście polegały na, można powiedzieć, mozolnym budowaniu wszystkiego od nowa. Na samym początku pojawiła się biblioteka powiatowa z ludźmi, którzy organizowali życie biblioteczne na tym terenie, co było sprawą niezwykle też trudną i skomplikowaną, zważywszy na też obecność księgozbioru, który ocalał, można powiedzieć, mimo pożogi wojennej w 1945 roku, ale oczywiście w warunkach organizacji całej administracji jeszcze nie było od razu polskich książek. Dopiero, można powiedzieć, startowało życie wydawnicze w naszym kraju, a zatem zanim się pojawiły te publikacje, już takie byśmy powiedzieli, tak jak dzisiaj, tak jak mamy tutaj w tym choćby wolnym dostępie, to trochę czasu upłynęło. Tu trzeba jeszcze powiedzieć, że dużą rolę w zakresie takiej pomocy w organizacji od strony naukowej, od strony na przykład pewnych książek o charakterze naukowym udzielał choćby Instytut Zachodni w Poznaniu. To też ważna instytucja w ogóle tutaj dla organizacji życia na ziemiach zachodnich i północnych bezpośrednio po wyzwoleniu. Taki był początek, 46 rok, Biblioteka Powiatowa. Były tutaj książki niemieckojęzyczne, nie było żadnej polskiej. Jak wiadomo, pionierzy nie mogli też przywieźć ze sobą oczywiście wielkiego bagażu, tym bardziej książek, ale nie dzieł sztuki. Przecież te bagaże były ograniczone głównie do żywności, którą trzeba było zabrać na bardzo długą drogę. Stąd też w Gorzowie biblioteka tworzyła się, można powiedzieć trochę potocznie, od zera, od podstaw, od pierwszych książek. Już w 1945 roku, latem, powstawała pierwsza księgarnia, która też udostępniała książki do wypożyczenia za opłatą. To był taki abonament jakby. Rząd ogłosił 17 kwietnia 1946 roku dekret o bibliotekach i właśnie na podstawie tego dekretu zapadały pierwsze decyzje o tworzeniu biblioteki. W Gorzowie w zasadzie można powiedzieć tak generalnie, że jednocześnie powstawała powiatowa biblioteka publiczna, właśnie tutaj z siedzibą na Okietka, i w tym samym budynku za chwilę miejska biblioteka publiczna. Jest pewien oczywiście tutaj taki, są pewne niuanse co do dat, bo decyzja Rady Miasta czy Zarządu Miasta zapadła 2 lipca 1946 roku o utworzeniu miejskiej biblioteki, zamienna data, to są urodziny miasta. I za chwilę też powstała biblioteka powiatowa. Jednak przyjmujemy, że pierwszą biblioteką była powiatowa biblioteka publiczna, ponieważ rozpoczęła działalność we wrześniu 1946 roku z pierwszym swoim dyrektorem, panem Wacławem Krzywickim. I to przyjmujemy za właśnie tę datę. I zaraz potem, jak już wspomniałem, w tym samym miejscu zresztą, miejska biblioteka publiczna z panią dyrektor Anną Sawicz. To była też pierwsza pani dyrektor, to warto te nazwiska wspomnieć. Ona tak na dobre rozpoczęła działalność w następnym roku, w kolejnym roku. No może z ciekawostek powiem, że dotarliśmy właśnie niedawno do dokumentów takich pisanych odręcznie, że pierwsze książki w ilości 360 egzemplarzy właśnie spłynęły z Poznania jako taki, powiedzmy, zaczyn dla tej biblioteki tworzonej. To było 360 książek, proszę Państwa, a dzisiaj od razu przeskoczę do roku 2020. W bibliotece znajduje się prawie 500 000 książek, jednostek inwentarzowych, tak to dokładnie nazywamy. Zaczynała też biblioteka powiatowa i miejska, tutaj ściśle mówiąc miejska, bo jest taka notatka dotycząca biblioteki miejskiej w 1946 roku z 12 czytelnikami. To jest taka odręczna notatka, potem oczywiście tych czytelników było już więcej, było ich kilkuset, no ale takie były właśnie początki i to właśnie na tej ulicy. Zmiany lokalizacji następowały bardzo często i szybko. To był pewien mankament w tych pierwszych latach powojennych, bo, no właśnie, to może ja zacytuję, w kolejnych latach powiatowa
biblioteka publiczna kilkakrotnie zmieniała lokalizację. W 1949 roku wraz z miejską biblioteką publiczną została umieszczona przy ulicy Drzymały 13. W 1951 roku przeniesiono ją do budynku prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ulicy Nowotki, wówczas 1, a dzisiaj Estkowskiego. W 1958 roku pozyskała pomieszczenia przy ulicy Teatralnej 26. W latach 1964-71 mieściła się przy ulicy Armii Czerwonej, obecnie Konstytucji 3 Maja, a od 1971 roku w lokalu przy ulicy Szkolnej 2, gdzie pozostała do roku 1975. Jak wiadomo, dzisiaj lokalizacja jest przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, zatem tych lokali było wiele. Pierwszego czerwca 1975 rodzi się województwo gorzowskie. Dotychczasowa biblioteka powiatowa przekształca się w bibliotekę wojewódzką. Znikają powiaty, a więc status podnosi się do góry. To jest też czas, trzeba o tym powiedzieć, na przestrzeni tych lat, 46, 75 i później, naturalnie Gorzów się rozrasta, rozwija, powstają filie biblioteczne na poszczególnych osiedlach. Jest ważne, że wraz z powstawaniem tych osiedli, gdzie są sklepy, czy to Super Sam, przychodnia, oczywiście rejonowa jeszcze wtedy, że powstają również centra kultury, osiedlowe domy kultury, ale również filie bibliotek na poszczególnych osiedlach. Czy to będzie Staszica, czy to będą Piaski, czy to będzie Górczyn, jedna z najmłodszych naszych tutaj osiedli. Ten rozwój zatem jest już bardziej taki równomierny. Poznałem tutaj bardzo dużo ludzi. Więcej, dużo kontaktów, no i mogłem się w jakiś sposób spełnić, dlatego że wtedy biblioteka była w bardzo trudnej sytuacji lokalowej przede wszystkim, tak. Centrala mieściła się na Łokietka, budynku, który już w tej chwili jest we władaniu osoby prywatnej. Było 15 filii w mieście rozrzuconych, żadna praktycznie z tych filii nie była przystosowana do pracy bibliotek. Były to lokale, które adaptowano na biblioteki. Miasto się rozrastało, bo Gorzów został przecież wcześniej województwem. I to była wtedy tylko wojewódzka biblioteka, która pełniła rolę miejskiej, ale w statusie formalnym była biblioteką wojewódzką. Czytelników, mówię o Gorzowie, mieliśmy zawsze. Wtedy były takie trzy priorytety. Rozwój czytelnictwa, bo były współczynniki, na podstawie których określano biblioteki. Czyli tak, rozczytanie tak zwane, czyli procent mieszkańców korzystających z bibliotek w stosunku do potencjału. Dwa, rozwijanie punktów bibliotecznych, bo wtedy był bardzo duży nacisk na punkty biblioteczne, czyli biblioteka w każdej miejscowości, choćby w formie takiego punktu prowadzonego społecznie. I dalej, tak zwany współczynnik gromadzenia, czyli ilość zakupów na jednego mieszkańca. To były trzy kryteria takie, które w latach 80. były podstawowe. I na tej podstawie ministerstwo oceniało biblioteki. I mimo małej bazy w zakresie tych współczynników byliśmy lokowani dość wysoko, czyli w sumie można powiedzieć, że baza nie nadążała za tym, co potencjałem. Ja tu wpadłam tylko na chwilkę, bo ja zdałam maturę i chciałam sobie zarobić na studia. I stwierdziłam, że właściwie jak ja zdałam maturę koniec maja, to ja mam tak czerwiec, lipiec i sierpień wolny. Może nawet wrzesień, bo do Poznania się wybierałam, a Poznań zawsze miesiąc później rozpoczynał niż rok szkolny się zaczynał. No i jakoś to wszystko szło. Przyszłam koleżanka w bibliotece, już potem koleżanka Irena Walter. Powiedziała, no u nas jest miejsce, jakbyś chciała u nas pracować, to zgłoś się tu i tu do pani Land, kierowniczki miejskiej biblioteki.
przyszłam z warkoczem w białej bluzeczce, czarnej spódniczce. Usiadłam. No siadaj, siadaj. Czytasz? Czytam. Parę tytułów, paru autorów. Zdałam egzamin. Koniec rozmowy. No więc dobrze, no przyjdę. Przyszłam na tą chwileczkę. No i zostałam 42 lata na tej chwileczce. Tak sobie właśnie myślałam, wspominałam w domu, jak to było, jakie naprawdę miałam tutaj wspaniałe koleżanki, ale i mentorki, bo to nie wzięło się znikąd, że myślę, że mało kto od dzieciństwa myślał, że będzie bibliotekarzem. To nie był zawód, który upragniony. Ja trafiłam zupełnie przez przypadek, dlatego że dużo czytałam, dużo wypożyczałam i zaproponowano mi, ale to nie było moje marzenie. Ale właśnie to, że spotkałam na swojej drodze takich naprawdę wspaniałych ludzi. Mój Boże, pani Izajasz, pani Szłapińska, pani Wiesia Sabiło, Irena Walter, Regina Florek. Czasy były naprawdę trudne. Jak sięgam pamięcią, to było i wesoło, i smutno. Anegdot cała masa. To był taki okres zmian systemowych. Z Funduszu Rozwoju Kultury przeszliśmy na finansowanie budżetowe, a właściwie byliśmy finansowani tak jak budżet. To była zmiana w sposobie funkcjonowania tutaj Biblioteki Gorzowskiej, bo z wojewódzkiej biblioteki publicznej przekształciliśmy się w wojewódzką i miejską bibliotekę publiczną. Zmiana niezwykle ważna, bo miasto się bardzo włączyło w finansowanie naszej działalności, stąd był od razu taki widomy tego znak, bo wskaźniki zakupu księgozbiory bardzo urosły. Mogliśmy też zrobić cały szereg różnych inwestycji, ale to, co dzisiaj może jest nie do wyobrażenia, a wtedy było rzeczywistością, to na przykład wiele z placówek bibliotecznych nie posiadało takiego formalnego umocowania, czyli na przykład umów ze spółdzielniami, w których lokalach prowadziliśmy swoją działalność. To dotyczyło nie tylko miasta, ale również terenu. No oczywiście to był czas, kiedy nie było internetu, gdzie dopiero wchodziły komputery. I zaczynaliśmy ten wielki proces, bez którego dzisiaj no, działalność biblioteki byłaby niewyobrażalna, prawda? To wszystko było w powijakach, to się kształtowało. Dochodziło nawet do takich śmiesznych rzeczy, że na przykład mieliśmy dział zbiorów specjalnych, gdzie od którego rozpoczynaliśmy proces komputeryzacji, a nie było tam telefonu. Bo nigdy nie można było znaleźć telekomów, tak zwanej pary, żeby podłączyć telefon. Prawda? Dziś jest to nie do wyobrażenia. Sukcesem wielkim naszym wtedy było to, że mogliśmy zmienić sposoby ogrzewania wielu placówek z węglowego na gazowy. A w związku z tym wygospodarować powierzchnie magazynowe, bo to zawsze była pięta achillesowa biblioteki. Także to były takie czasy no, trudne, ale też radosne, bo dużo się działo, bo dużo się zmieniało i na lepsze. W 1999, 1 stycznia 1999 powstaje województwo lubuskie i w województwie lubuskim mamy dwie biblioteki o statusie wojewódzkim. Jedna to jest właśnie ta, w której jesteśmy, a druga oczywiście to biblioteka imienia Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze.
rozpoczęłam pracę na filii numer 1 na Zawarciu, która to filia mieściła się róg przemysłowej i róg kolejowej. To był nieduży pokoik, w którym trzeba było w piecu napalić, jak się chciało mieć ciepło. Wiatr hulał wszystkimi szparami, nawet podłogą, bo jak ktoś w piwnicy szedł ze świecą, to ja widziałam, w którym miejscu akurat jest. Takie były szpary. Jak deszcz padał, to miałam w bibliotece kałużę na środku, bo spadek był od wejścia do biblioteki. Nie było ubikacji, no to wesołe było nawet czasem. No w każdym razie jakoś się to pracę zaczęło, no ale ja z kolei byłam bardzo zielona po maturze, więc musiałam się troszkę poduczyć spraw zawodowych. I tutaj była pomocna dla mnie pani Lidka Opiel. I za parę dni dowiaduje się, że ja jestem szefową tej placówki, bo już pani Lidka Opiel skończyła swoją kierowanie tą placówką i zostałam ja. No byłam przerażona. Morze łez. Do domu wracałam półprzytomna. Mówiłam, Boże, ja sobie kompletnie nie poradzę. No ale jakoś 2 lata przepracowałam. Ludzie byli różni. Byli pasjonaci książek. Byli tacy, do których trzeba było troszkę przemówić, żeby tą książkę po tym terminie oddali, bo ktoś inny czeka na to. No i jakoś to szło i w pewnym momencie wracam z wakacji, dowiaduję się, że idź od razu na Armii Polskiej do filii dziecięcej, tam się wszystkiego dowiesz. Ludzie to, ja nie wiem, czy tak bardzo ludzie się zmieniają, ale było trudno, no ze wszystkim. Sobie przypominam takie czasy, kiedy pracowałam w dziale gromadzenia, który się mieścił w budynku na ulicy Łokietka 37, ale w tej przybudówce po schodach trzeba było wnosić te książki. Kiedy pani woźna od którejś tam godziny rano czekała na bagażówkę, żeby je przywieźć, a potem krzyczała na nas, bo to była osoba z taką bardzo, z dużą werwą, żeby pownosić te paczki. Przecież się wszystko robiło ręcznie i na pieszo. Teraz kurier przywiezie, kurier wniesie. Jest zupełnie inaczej. No, uświerkłam na 40 lat w tej bibliotece dla dzieci przy ulicy Armii Polskiej. Było morze łez, że ja sobie nie poradzę. Absolutnie nie ma mowy, ja z dziećmi nie umiem pracować i tak dalej. No ale nie wiem, chyba te dzieci wyrosły już w tej chwili na dorosłych ludzi. Czasem nawet już są babciami, dziadkami. Chyba czytają, bo spotykają mnie na ulicy, mówią dzień dobry, przypominają mi się. I mówią, o ja do dzisiaj jak mam czas, to czytam. No bardzo dobrze. I tak było. Ale chciałam powiedzieć, że jak przyszłam do tej biblioteki, rozpoczęłam pracę pod kierownictwem pani Danuty Land, bo ona była wtedy, się mówiło, nie dyrektor, tylko kierownik miejskiej biblioteki. Wprowadziła mnie Lidka Opiel w te wszystkie arkana i tajemnice zawodu. No potem była jeszcze Wila Szłapińska, była Irena Walter. No, do dzisiaj mamy bardzo ciepłe stosunki. Była koleżanka Zosia Stępkowska. Była, Boże kochany, muszę tutaj się posiłkować. O, bardzo miło wspominam panią Helenę Dreyer, która właściwie na dzień dzisiejszy to prowadziłaby 3 działy, a wtedy była ona na 3 działy. Ona jedyna robiła wszystko w bibliotece. Była bardzo życzliwą osobą.
trzeba powiedzieć o przełomowej decyzji, która wiąże się z przełomem XX i XXI wieku, rozbudową Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Zapada decyzja w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze o udzieleniu tutaj wszelkiej pomocy i wsparcia w zakresie rozbudowy tej biblioteki. I tak można powiedzieć, w tym naszym szybkim biegu przez historię dochodzimy do grudnia 2007 roku. To jest data też bardzo ważna, bo wpisująca się akurat 2007 był jubileuszem 750-lecia lokacji Gorzowa. I w ramach tego jubileuszu, można powiedzieć, w tym kontekście dochodzi właśnie w grudniu 2007 do otwarcia tej biblioteki, w której się obecnie znajdujemy. Trzy obiekty ekspertyzy budowlane grożące katastrofą z 2000 roku, czyli dwa lata już wcześniej. No, rozproszenie po całym mieście. No i dodatkowo, jak popatrzyłem na pracę tych moich współpracowników, których no, w 90% to kobiety, jak dźwigały te wolumeny, księgi z piwnicy, ze strychów, w jakich to warunkach wszystko było, jak to przeciekało i tak dalej, no to trzeba było po prostu znaleźć rozwiązanie, które by to w sposób radykalny zmieniło. No i zaczęło się od, pamiętam, Narodowe Centrum Kultury robiło taki konkurs właściwie na propozycje związane z instytucjami kultury, no i myśmy się też zgłosili, no załapaliśmy się na te centralne oceny, no i eksperci unijni, bo to jeszcze wtedy myśmy nie byli w Unii, tylko to było przedakcesyjne, to tak się ładnie nazywało, oni oceniali te nasze projekty. No i ten projekt, który myśmy przygotowali wstępnie tak bardzo, został jak gdyby przez nich pozytywnie oceniony, no i w związku z powyższym zaczęli już prowadzić jak gdyby dalsze rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, tutaj wtedy szefem był marszałek Bocheński Andrzej. No ale najważniejszą rzeczą to było jednak pozyskanie środków zewnętrznych. No i tutaj rzeczywiście udało mi się na jakimś tam spotkaniu przekonać ministra Dąbrowskiego do tego, żeby wtedy takie były promesy, nie, dawano. No i pamiętam, jak minister mówi do Klimczaka, swojego zastępcy, mówi, słuchaj, mówi, kiedy myśmy ostatnio wybudowali, czy budowaliśmy bibliotekę publiczną? No, on mówi, w Katowicach, nie, 10 lat temu. Mówi, no to możemy właściwie tutaj dyrektorowi powiedzieć, że istnieje taka możliwość, nie? Ja mówię, no to panie ministrze, a na ile mogę liczyć, nie? No mówi, z 5 milionów, nie? Postawiłem zadanie, że to ma być biblioteka, nowoczesna biblioteka. Trochę się wzorowałem na tych skandynawskich bibliotekach, ale jednocześnie też i no tutaj na bibliotece, powiedzmy, w Szczecinie, która też, mimo że składa się z tam dwóch czy trzech budynków, które są tam połączone, jednak spełniała taką funkcję, że widziałem u nich na przykład, że wystawy są jak gdyby mimochodem, nie? Stąd tutaj wkoło tej antresoli zbudowaliśmy sobie no, galerię wystawienniczą, którą nazywamy Pod Kopułą i ona tutaj świetnie się spełnia, bo wszyscy chętnie tutaj no, chcą się wystawiać z prostej przyczyny, że to nie jest galeria, której się idzie jako na galerię, tylko idzie się na przykład w innym celu, czy to wypożyczyć, czy poczytać, czy na spotkanie i przy okazji widzi się jeszcze coś dodatkowego, nie? Czyli tak jako instytucja upowszechniania kultury. I
Ja sobie przypominam 2004 rok, kiedy samorząd województwa decydował się o rozbudowie tej biblioteki, w której właśnie jesteśmy. Głosy krytyczne, że lepiej inwestować w sport, jednak samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w instytucje kultury, za to bardzo się cieszę i dziękuję za tą decyzję z 2004 roku, bo pokazała, że to był strzał w dziesiątkę. Takie miejsce stało się centrum kultury północnej części regionu. Tutaj nie przychodzi się tylko po to, żeby poczytać i wypożyczyć książki. Tutaj się przychodzi również po to, aby uczestniczyć w różnych organizowanych wydarzeniach kulturalnych, czy to dla młodzieży, jak również dla seniorów. Biblioteka żyje przez 7 dni w tygodniu. Również w weekend odbywają się tutaj koncerty, spotkania autorskie. To tutaj, jak słyszymy, w tle rozbrzmiewa piękna muzyka. I takie spotkania, takie wydarzenia wpisały się już na stałe w kalendarz Gorzowa, kalendarz kulturalny Gorzowa. I wierzę w to, że dzięki właśnie tym inwestycjom w poprawę infrastruktury właśnie internetowej, dostępu księgozbiorów online, spowoduje to, że ta biblioteka będzie się rozwijała i nadążała za tymi, za czasami, które są przed nami. No i wdrożenie usług, usług elektronicznych w latach 2017 i książki elektronicznej w roku 2018. W ten sposób przeszliśmy w erę już cyfryzacji, z systemu również ProLib, czyli wszystko opracowujemy w tej chwili, książki są opracowywane już elektronicznie. Ten system umożliwia nam też dokonywanie ciekawych statystyk, co wcześniej przy takim katalogu kartkowym nie było możliwe. Dzisiaj wiemy, kto kiedy wypożyczył książkę, to raz, w jakiej chwili, w jakich chwilach się wypożycza dużo, w jakich mniej, w jakich miesiącach jest ruch większy, mniejszy i tak dalej, i tak dalej. Zatem system elektroniczny, system informatyczny to dzisiaj jest podstawa biblioteki. Do tego jeszcze dochodzą oczywiście nowe media. No nie myślano, że kiedyś będziemy stosować kamery, oświetlenie, mikrofony, będziemy nagrywać audycje, a zwłaszcza oczywiście w czasie pandemii w roku 2020 było to, no to była jedyna droga kontaktu z czytelnikiem, właśnie te nowe media. Powiem też, że generalnie to pewne rzeczy się nie zmieniają w bibliotece, bo przypomnę, jeszcze wrócę znowu do początków jednak. Jakie słowo dominowało w programach, które pisali bibliotekarze od roku 1946? Ożywianie czytelnictwa. Dzisiaj mówimy promocja czytelnictwa, ale to ożywianie czytelnictwa dokonuje się od 75 lat, przynajmniej w Gorzowie, a w bibliotekach od zarania dziejów prawdopodobnie, od kiedy biblioteki powstały. Często powtarzam, że jest coraz mniej biblioteki w bibliotece. Nie wypowiadam się tutaj, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Tak po prostu jest. A zaczynałam w czasach, kiedy książka była najważniejsza. Kiedy opracowanie tej książki, przepraszam, było najważniejsze. No a później, no to już tak jak całe życie, nowoczesność wkroczyła i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W tych nowych rzeczach, chociażby w komputeryzacji, prawda? No wszyscy jak gdyby byli zainteresowani, współpracowali. To jest największa jakby radość, czy najlepsze wspomnienie, które mam z biblioteki, że potrafiliśmy być zespołem i zespołowo rozwiązywać problemy. Fantastyczna rzecz.